Dobra, tak w ogóle na wstępie chciałbym Was zaprosić na grupkę na Facebooku Ziomeczki XPLAY'a Wpadajcie, macie tam informacje o live'ach, o odcinkach, więc nic Was nie ominie No i oczywiście też na fanpage'a XPLAY GAMES ty. Więc oczywiście zapraszam Was, macie wszystko w opisie Lecimy z odcinkiem, pozdro! Wpadajcie do mojego grafika, robi świetną robotę na samym wstępie odcineczka chciałbym Was zaprosić na kanał Xplay Games Live, gdzie teraz odbywają się transmisje na żywo, więc serdecznie zapraszam. Pierwszy link oczywiście macie w opisie, jeśli ktoś jeszcze o tym nie wie, że tam prowadzimy transmisję, tam się zbieramy. I lecimy po pierwsze 100 subskrypcji, a może na te pierwsze 100 subskrypcji na tym kanale zrobimy jakiś konkursik. Kto wie? Dajcie znać, dobijajcie 100 subskrypcji i lecimy z konkursikiem. Siemanko z tej strony XP Games, a w dzisiejszym odcinku lecimy z prezentacją dobrze zapowiadającego się serwera globalnego, jakim jest Mintaka. Mintaka jest to serwer tymczasowy, który różni się znacznie od serwerów które wychodziły wcześniej. A więc przejdźmy teraz do przedstawienia serwera, jak to wygląda i co tutaj będzie na tym serwerze. Podczas całej się czekają na Ciebie wyjątkowe wyzwanie z nagrodami. Graj na naszych nowych, lecz czym tasz... lecz tymczasowych serwerach. Bierz udział w odjazdowych eventach, jak na przykład w Battle Royale. Garniaj w nagrodę pierwszorzędne przedmioty. Po zamknięciu serwerów możesz przenieść swojego najlepszego bohatera na inny serwer. Serwery te nie są tylko dla ekspertów od Metin 2, ale nawet nowi gracze wgrają to szybko. I tak samo jak inni błyskawicznie mogą wbijać poziomy, Skorzystaj z okazji dogoń Weteranów w grze. Sam początek można powiedzieć, że jest coś nowego, czyli wprowadzenie tego Battle Royala, o którym powiem w następnej części prezentacji, bo wszystko jest tutaj właśnie opisane. W naszych ograniczonych serwerach Eee, bierzesz udział w popularnych eventach, wygrywasz tygodniowe wyzwanie i korzystasz z szansy szybkiego wbijania poziomu oraz awansu na liście najlepszych. Założone konto otrzymają 50% rabatu na autołowy i pudełka premium oraz darmowe pakiety startowe ze sklepu. Poza tym korzystać z nowej możliwości otrzymania tygrysich monet i shopu oraz cieszyć się z nowego trybu Battle Royale w Metin 2. Battle Royale w Metin 2 2020? Gadasz. Serwer będzie trwał 10 tygodni w okresie 17 lutego do 2 marca. Trzeba sobie przenieść właśnie transfer, transferem postaci postać na dany serwer, który będziemy chcieli. Nie zwlekać z rozpoczęciem do tygodnia, ponieważ na tydzień stają się coraz trudniejsze. Wyzwania z tygodnia na tydzień stają się coraz trudniejsze. Możesz również trochę naciągnąć za udział w naszym uwierzytelnieniu dwuskładnikowym podczas eventu lub wcześniej. Otrzymasz jedno zaliczone wyzwanie na liczniku w prezencie. A, to spoczko, jest git. Każde wyzwanie swojej rangi dla Królestwa Serwera, 10% najlepszych graczy otrzyma nagrody. Ponadto zajęcie pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca w rankingu można otrzymać dodatkowe nagrody. Oh my fucking god. Startujemy oczywiście na danym regionie. Tutaj mamy trzy tymczasowe serwery. Antriac region Europa Zachodnia, kanał 6. Intaka region, Europa Wschodnia kanałów 6 oraz Alin region Turcja kanałów też 6. Oczywiście serwery zostaną otwarte 4 grudnia 2020 roku o godzinie 10. Na serwerze tymczasowym będą eventy, jak tutaj zapadam będzie mnóstwo eventów, czyli można powiedzieć że będzie to taki serwer tymczasowo eventowy. Dopalacze na stałe. Nie przegap takiej okazji wbijaj na tym serwerze tyle poziomów, ile możesz. W tym ewencie odbywa się to błyskawicznie. Otrzymaj dopalacz PD w wysokości plus 200% na stałe oraz dopalacz do łupu przedmiotu w wysokości 100% na stałe. Oh, damn. No, to spoczka. Battle Royale. końcu swojej wroku w trybie Battle a w tymczasowych serwerach od piątku do 12 do poniedziałku 12. Weź udział w walce i podbij listę. Chodzi tutaj o ten tryb Battle to zaraz właśnie teraz przejdziemy na kanał, który e, ziomeczek tutaj nagrał. Generalnie, można powiedzieć, cały tutaj Battle Royale, i jak to wygląda, i jak wygląda ta mapka, na czym to polega. E, my niestety nie mamy takiej możliwości, żeby wam pokazać, jak to, e, jak to ma miejsce. Ale jak widzicie, po prostu jest to taki Battle Royale, jakbyście grali typowo w Fortnite a, w Hidden Z1. Czyli na początek, mówicie lecieć, żeby wydropić jakieś bronie, a później jest zwykły Battle Royale, czyli walka z osobami, które są na tej mapce. Więc myślę, że dosyć spoko to wygląda. E, bardzo, można powiedzieć, takie innowacyjne, chociaż zobaczymy, jak to się przyjmie na sferze Metina. Jest oczywiście też strefa, tak jak w każdych Battle Royalach, że strefa się zmniejsza i ona jest coraz mniejsza więc spoko i lecą też itemki, które możemy zbierać od innych ludzi. Jak też możecie zauważyć w trybie Battle Royale mamy pomniejszony ekwipunek do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 na 15 slotów, czyli mamy 15 slotów na to, żeby coś było w ekwipunku, czyli typowo poty, nie wiem jakiś ekwipunek na zmianę, jak gramy na przykład tutaj macie Ninja, czyli zodiaka i łuk zodiaka, więc dosyć spoczko. Dajcie znać co wy o tym myślicie o takim nowym trybie w Metinie i przechodzimy do następnych rzeczy z nowego serwera. Następnym tematem jest tu Bitwa Pięciu Relikwiarzy, czyli event PVP przeznaczony jest dla graczy od poziomu 30. Odbywa się on od poniedziałku do piątku. Od godziny 12 do 12. A o co chodzi w tym evencie? Zdobywa się lekwiarze, które chronią nas przed innymi królestwami, i zgarnia się cotygodniowe bufy, i otrzymuje się dzięki temu mnóstwo rangi. Jeśli chcielibyście sobie wszystko doczytać o tym evencie, o tym serwisie, to macie oczywiście cały, cały temat w opisie. Przejdźmy do następnej rzeczy, która będzie na serwerze, mianowicie. Event Bossów Świata, czyli taki event jaki już był na Polifemosie Czyli pokonaj losowo pojawiający się bosów Świata W neutralnej strefie Na początku serwerka, na pewno to będzie niemożliwe Bo wprowadzili to ostatnio właśnie na Polifemosie, ale Wszyscy można powiedzieć się Obsrali na jego widok, no i nie zbili Ani, no dobijali, dobijali, dobijali No ale jak pierdzielną na koniec No to głowa mała i wszystkich ściągnęło No i niestety, ale bez dobrej poski, ten event, można powiedzieć, jest bez sensu. Fajne są oczywiście za to nagrody, no ale, no niestety, ale trzeba mieć dobre EQ. Jest oczywiście też Bazar. Na czas ograniczony serwer możesz również handlować. Bazar jest aktywny i gracze wszystkich trzech kurzów mogą umieszczać na niej swoje sklepiki. Ponadto w kilku NPC opłacalny sposób handlu i sprzedaży i kupna towarów. Jak zwykle panuje na sparze. Aha, czyli. No i są tu jakieś żniwa, jak chcecie, to możecie sobie doczytać, ale w sumie. E, idziecie sobie po prostu do Wondarima, on jakieś ciasteczka przygotuje ryżowe. No i może być takie coś, że dzięki temu. E, wspólnie może wam się uda zaliczyć jakąś część misji i czekają na ciebie jeszcze lepsze nagrody. Jest oczywiście ewentułowcy dusz, czyli można powiedzieć Picobello Manifit, jak też macie na Korundum, czyli... Można powiedzieć taki odpał, dzięki którym no powiem Wam, że goście na Korundum, nie mając jakiegoś superowego eku, zbijali typowo na przykład hydrę czy coś w tym stylu, ale niestety teraz po tej aktualizacji co się podziała i co się stała no to nawet nie muskają tej hydry. Oczywiście jest też dopalacz PDS, zgarnij kolejny dopalacz dodatkowo dla tych wyżej wymienionych, spotkaj się z MPC i Uriel i odbierz z niego dopalacz. Im wyższy Twój poziom, tym otrzymasz większy bonus PD. Możliwy bonus to maksymalnie 200% dla graczy setny do 120. Zanim zgarniesz nowy doparacz aktualny musi być już nieaktywny. A to spoczko. No i na sam koniec mamy dropy przedmiotów, czyli zbieraj cenne i pożyteczne przedmioty nie tylko na serwerach, anima korundów czy age ale też na naszych serwerach tymczasowych, na których odbywają się również eventy dropu, czyli siła grysa Przez cały czas aktywnych serwerów tymczasowych metiny i bossowie dropią nowy przedmiot siła tygrysa, dzięki któremu na zwykłych serwerach możesz zadać 40% więcej obrażeń PvE, bo ważny jest na całe konto metin 2 i jest aktywny przez 10 minut. Generalnie chciałbym się do Was zwrócić, co Wy sądzicie o tym serwerku, jak myślicie, czy... Będzie to dobry serwerek, czy będzie tutaj graczy więcej niż na Polifemosie, bo na Polifemosie na starcie, wiadomo, Polifemos to był serwer, na który można było grać i grać i dotychczas, bo jest to serwer, który nie jest eventowy, nie jest tymczasowy, tylko jest to serwer główny, który dalej stoi i dalej ma się dobrze, to nie wiem, ale jako tako to jakoś to leci. To by i tak było na tyle w tym odcineczku. Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Łapka subik, tak na koniec. Trzymajcie się, do następnych produkcji.